Halo, siemanko, będę grał Call of Duty Ghosts. Nowy mod wyszedł teraz na hardcore, czyli na tym twardszym. Dominacja. To nie jest nowy mod w tej grze, ale nowy mod w tym oddziale gry. Hardcore, czyli nie mamy mapy, mamy mniej życia, łatwiej jest zabić, przeważnie jednym strzałem. Także zobaczymy, co będzie się działo. Okej. O, IED mnie zabiło, okej. Nie grałem w tą grę już prawie pół miesiąca czy coś. Także może mi za dobrze nie iść w nią, ale za dobry w nią nigdy nie byłem. Lubię w nią grać, bo czasami dużo daje mi frustracji, co nie? Ale okej. Tak poza tym w Battlefield ostatnio miałem dosyć dobre gry, momenty, także pracuję nad montażem. O, tego gościa nie widziałem nawet. Pracuję nad montażem. Sam siebie zabiłem. Nad montażem tych różnych rzeczy, jak powiedzmy snajperem dalekie strzały, czy zabicie pilota helikoptera i odebrania helikoptera dla drużyny przeciwnej. Także mam nadzieję, że w następne parę godzin albo dzień, dwa będę miał gotowy filmik. Nie jest to nic. Takiego aż długiego do zrobienia, ale troszkę jestem zabiegany ostatnio znowu. A co do biurka, niestety nie będę własnego biurka budował, bo spojrzałem, ile kosztują materiały. Materiał będzie mnie kosztować tyle, co dobre biurko zakupić, czyli zamiast się bawić, to kupię dobre biurko. W IKEA znalazłem właściwie dobre takie biurko. Proste, ale bardzo dużo miejsca ma. $200 będzie mnie kosztować, czyli mniej niż same drzewo by mnie kosztowało. Większa konstrukcja jest z metalu, także o to nie muszę się martwić, że się szybko zniszczy. I jest praktycznie idealne to, co chciałem sobie zbudować. O, ja jego, on mnie, tak? Nie, ktoś inny tam był. Aj, strzeliłem, ale nie liczył się strzał. Zapominam, że powinienem nie biegać w tej grze. Bo to tylko prosi się o śmierć. Także biurko może zakupię w następnym tygodniu. Jak tylko zakupię biurko, to zrobię film mojego sprzętu do nagrywania, do wszystkiego. Wtedy będzie bardziej zorganizowane i jak będę układał, to mogę zrobić w tym momencie film. Co ja używam. Także powoli się zastanawiam, jakieś gry komputerowe zakupić. Jak macie jakieś pomysły dla mnie, w co powinienem zagrać i nagrać, co jest na komputer, szczególnie jeżeli to jest ekskluzywnie na komputer, nie ma na konsolę, to bardzo wam bym był wdzięczny za pomysły, bo dawno na komputerach nie grałem, a tak jak mówiłem, komputer mam bardzo dobry teraz i nawet Battlefield 4 patrzyłem, to na wszystkich ustawieniach maksymalnych 89 ramek na sekundę. Mój komputer grają. Także jakokolwiek grę
macie polecić, to mile widziane jest. Szczególnie jeżeli demo jest, żebym mógł wypróbować ją pierwszą. Bo tak myślałem, jako że mam dobry komputer, to powinienem go używać też nie tylko do nagrywania, ale... gry na komputer i tak jak wiem, dużo gier teraz wychodzi, mody mają, także... Właściwie Battlefield mogłem kupić na komputer zamiast Xbox 1, no ale Xbox 1 nie mam gier żadnych, prawie mam teraz 3 gry, tylko to na ten system zdecydowałem kupić. Tylko, że prawdę mówiąc, na Battlefield zawsze ludzie wypuszczają dużo, przepraszam, przeróbek, także to mogłoby być ciekawe. No, zobaczymy w przyszłości. Może zacznę grać, bo moje dziewczyny, dwóch młodych, pyta mnie się, żebym z nimi grał w tą grę League of Legends, ale zero mnie to interesuje, także... Nie wiem, gra jest darmowa, ale może z nimi tam pogram i nagram to. Z tego co patrzyłem, to nawet bym nie wiedział, co tam się dzieje w tej grze za bardzo. Tak poza tym większość przeprowadzki już moja skończona. 3 zaczynam nową pracę. No i powoli staram się kręcić dalej ten mój kanał na YouTube. Coraz więcej ludzi się zapisuje, za co bardzo dziękuję wam. I często też dostaję komentarze, że coś inaczej wymawiam niż w Polsce się wymawia. Tak jak Xbox, to że dostaję komentarze, że się wymawia Xbox. Chcę wam wytłumaczyć, że ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych. To jest mój język pierwszy praktycznie na codzienne. Po polsku rozmawiam tylko z rodziną. Także dużo, dużo po polsku nie rozmawiam. Także takie rzeczy techniczne to... Ja tylko po angielsku zawsze rozmawiam. Dlatego dla mnie ciężko jest zapamiętać i mówić Xbox. I też nie jest to naturalne. A nie chcę udawać kogoś innego niż jestem, dlatego dalej wymawiam tak, jak wymawiam. Mam nadzieję, że nikomu to nie robi żadnej dużej krzywdy. I że możecie z tym żyć. Oczywiście niektórych słów w ogóle nie, jakbym nie pamiętał i źle przepowiedział, to... Jest bardzo mile widziane wasze te poprawienie mnie, tak przeciwko temu nic nie mam. Tak jak mówię, dużej terminologii często nie używam. Dużo terminologii różnych często nie używam, także mógłbym pozapominać albo zmienić te słowa jakoś. I sobie z tego nawet sprawy nie zdawać. Także poprawki są bardzo zawsze wasze mile widziane. Ale też proszę o zrozumienie, że niektóre słowa, tak jak powiedzmy Xbox, dla mnie będzie bardzo ciężko zmienić tego wymowę, bo dzień w dzień na tyle lat wymawiałem w języku angielskim. Ok, zniszczmy to. Ok, znalazł mnie gościu. Moja grupa. Okej, za dobrze mi nie idzie. O, ohydnie mi idzie. Nawet jak na mnie, to kicha to jest. Ale jak mówię, nigdy w tej grze dobry nie byłem. No, Call of Duty 2 to byłem jeszcze okej, ale nowsze to nie za ciekawo.
Okej, koniec gry. Wygraliśmy, jak widzicie, moje punkty była kicha duża, 13-22. No niestety, mistrzem w tej grze nigdy nie będę. Gram w nią tylko dlatego, że lubię czasami w nią pograć. No ale okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Komentarze wasze są bardzo mile widziane i tak jak mówiłem, jak macie jakieś pomysły, w jaką grę następną powinienem grać na komputerze, to proszę mi albo napiszcie w komentarzach, albo wyślijcie mi tekst na YouTube. Okej, życzę wam miłego dnia, na razie.